Teraz powinno pójść. Meeting is now streaming live on Facebook. I chyba już leci. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Krzysztof Rogowski. Jestem edukatorem i członkiem zarządu Fundacji F. I dzisiaj raz jeszcze witam na 20. już webinarze Pogodnego Szlaku. Dzisiaj podsumujemy akcję. I naszym gościem, czy uczestnikiem spotkania, może powiem bardziej, jest Kamil Lorenz, który przeszedł 500 prawie kilometrowy Pogodny Szlak, główny szlak beskidzki, na rzecz solidarności z osobami z doświadczeniem kryzysów psychicznych i ich bliskich, ale również na rzecz zmian w polskiej psychiatrii. Kamil jest inicjatorem tego pomysłu, tej akcji, zgłosił się do nas w trakcie w zasadzie jeszcze Marszu Żółtej Wstążki. Bardzo się cieszę, że tak się stało. I zaraz opowiemy troszkę więcej o tym. Natomiast na samym początku chciałem jeszcze w imieniu swoim fundacji i Kamila podziękować panu Bartłomiejowi Chmielowcowi, rzecznikowi praw pacjenta, za patronat honorowy nad akcją oraz panu doktorowi Markowi Balickiemu, kierownikowi Biura do Spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, również za patronat honorowy. Witaj Kamilu. Powiedz, jak się czujesz po tak dużym wysiłku, po tych 500 kilometrach. Jak się masz? Już jak chwilę temu skończyłeś tą akcję, ale jak tak z perspektywy? No, tak, dokładnie zgadza się. Kończyłem troszkę ponad tydzień temu. W czwartek poprzedni, więc teraz właściwie doszedłem do siebie po tym wszystkim. Zresztą trochę tak jest, to też wcześniej, jeszcze przed wyruszeniem, jak rozmawiałem z różnymi osobami, to mówiły, że no, początek jest najtrudniejszy, później organizm się jednak przystosowuje do tego, do tej wędrówki, kondycja rośnie, więc później jest trochę łatwiej. No, nie wiem, czy jest jak ktoś by, jak się wędruje jeszcze dłużej, jakie później są wrażenia, no ale myślę, że jest wszystko dobrze. Staram się utrzymać kondycję, jeszcze tą wypracowaną. To było coś całkiem przyjemnego, jak pod koniec byłem w stanie, no, przy znacznie mniejszym zmęczeniu przejść takie dłuższe odcinki trasy. A powiedz mi, jak się przygotowałeś w ogóle, przygotowywałeś do tej akcji? Chodziłeś codziennie 30 kilometrów? No, dobrze by było. Znaczy, tak muszę uczciwie przyznać, że tak, żeby mówić o przygotowaniach, to ja może powiem trochę więcej, no bo jedno to jest samo przygotowanie w ogóle do tej wędrówki, takie bezpośrednie przygotowanie. Ale no, ja byłem dosyć aktywną osobą wcześniej, jakbyśmy się cofnęli kilka lat wstecz, no, to był taki moment, że trenowałem praktycznie 6 razy w tygodniu. Później w ostatnim czasie zdecydowanie mniej. Też jakieś obowiązki zawodowe nie pozwalały na tak intensywne trenowanie, natomiast to też dało mi dobrą bazę teraz. Poza tym, no, ja dosyć dużo chodziłem po polskich górach, właśnie w tych, właściwie we wszystkich w prawie wszystkich pasmach wcześniej byłem, czy to zimą, czy latem.
we wszystkich pasmach, przez które Główny Szlak Beskidzki prowadzi, może oprócz Beskidu Sądeckiego. A to był taki nowy odcinek dla mnie, ale czy w Bieszczadach, w Beskidzie Niskim, później w Gorcach, w Beskidzie Śląskim, w Świeckim byłem kilka razy. A więc to jest jedno i rzeczywiście wtedy też zdarzały mi się przechodzić takie odcinki 30-kilometrowe. Bezpośrednio przed samym wyjazdem, przede wszystkim, ale to chyba wiele osób w miastach przerzuciło się z komunikacji miejskiej na rower, no bo to był taki okres pandemii, nikt nie chciał podróżować komunikacją miejską, więc ja do pracy miałem jakieś 40 minut na rowerze w jedną stronę. Starałem się nie rezygnować z roweru, nawet jeżeli pogoda była gorsza, mając świadomość, że nie zawsze będę miał piękną pogodę na szlaku. To jedna rzecz. Druga rzecz, chodziłem sporo po schodach. Zdarzało mi się przejść między 50 a 100 pięter pod górę tak za jednym razem. No i też chodziłem, aczkolwiek muszę się przyznać, że 30 kilometrów tak nawet po mieście, po płaskim nie zrobiłem w tym okresie bezpośrednim przed wyjazdem. Chodziłem też z obciążeniem mniej więcej tak, jak się spodziewałem, że mój plecak będzie ważył. Na początku plecak ważył więcej i ja musiałem przejść więcej niż przechodziłem w mieście, więc to dosyć mocno odczułem, być może jakbym właśnie wydłużył te odcinki i wagę plecaka podczas przygotowań, wtedy ten początek byłby prostszy. I nie odczuwałbym tego tak mocno na początku, ale na początku też były dosyć duże upały, więc nie wiem, czy to pomogło. A ja pamiętam też, że bardzo chciałeś dokładnie zaplanować wagę na przykład, czy rozmiar tych rzeczy, które zabierasz, że tak bardzo szczegółowo do tego podchodziłeś, tak precyzyjnie bardzo. No tak, no to jest drugi aspekt. W ogóle planowałem, a właściwie zacząłem chyba tak, sporządziłem sobie listę rzeczy, które chcę wziąć. Miałem to rozpisane w Excelu, a żeby niczego nie zapomnieć, zacząłem kompletować te rzeczy pewnie z miesiąc wcześniej już, bo miałem je tam w różnych miejscach, więc zacząłem je tam zwozić na... I wszystko było w porządku, dopóki nie zacząłem się pakować i jeszcze nie stwierdzałem, że to ja wezmę jakieś tam orzechy, tuńczyka wziąłem w puszce, którego gdzieś po połowie trasy oddałem po prostu ludziom, bo stwierdziłem, że ja go nigdzie nie użyję i go noszę. Nie, to jeszcze było przed połową, ale prawie połowę trasy go przeniosłem ze sobą. Byłem szczęśliwy, jak go mogłem oddać. Jeszcze czekoladę wziąłem, co też dla mnie jest takim standardem, że jak idę w góry, chcę mieć ze sobą tabliczkę czekolady i termos z gorącą herbatą. Nie sprawdzało się to zupełnie tutaj ze względu na upały. Czekolada się rozpuszczała, ciężko było ją jeść. Gorącej herbaty się nie chciało pić, więc nawet czasem nie robiłem. Raz zrobiłem i wypiłem dopiero na drugi dzień, kiedy już była zimna, więc to też takie rzeczy mi doszły ekstra. Jeszcze na początek miałem namiot, którego też nie miałem w rozpisce, więc ten plecak był cięższy. I później w miarę wędrówki
tak stwierdzałem, że niektóre rzeczy to mi są niepotrzebne i ja ich nie użyję. I nawet za jakąś cenę komfortu oddawałem je, prosiłem ludzi, którzy się do mnie gdzieś dołączali, czy oni mogliby mi je wysłać do domu później. Więc to też no, później pomogło trochę odchudzić plecak i łatwiej się szło. Do takich rzeczy należało. Na początku miałem dwie pary spodni, później stwierdziłem, że dobra, w jednej parze mogę iść, trudno, może one nie będą za pięknie na koniec wyglądać, ale trzeba będzie trochę na zdjęciach rozmazać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, miałem na starcie dwa komplety bielizny termicznej. Też stwierdziłem, że to jest zbędny luksus. No i jedną koszulkę. To ostatecznie miałem cztery koszulki. Nie, przepraszam, trzy. Właściwie to cztery, tak, ale jednej nie używałem. Jedna nie była do dochodzenia. To za ale chwilę nam zdradzisz może tą tajemnicę. Tak, tak. Na pewno. Coś jeszcze, nie, miałem jedne buty. Czasem ludzie biorą dwie pary butów, jedne lekkie. No ja szedłem w jednych i miałem jeszcze klapki pod prysznic, wiadomo. Coś jeszcze istotnego. Jeżeli chodzi właśnie o przygotowanie i zapakowanie plecaka, to wcześniej takim patentem, żeby odchudzić o parę gram plecak, to można zrezygnować z kosmetyczki. Znaczy wiadomo, że wszystkie rzeczy takie kosmetyczne, których potrzebujemy, trzeba wziąć, tylko że zamiast kosmetyczki takiej standardowej można to zapakować w taką torebkę strunową, torebkę foliową i to się także bardzo fajnie sprawdza. Rzeczy miałem wpakowane, no oprócz tego, że w plecak, na który miałem ewentualnie jakiś taki raincover, czyli pokrowiec, były pakowane standardowo w worki na śmieci. To też się przydaje w razie deszczu. Czy coś jeszcze, jeżeli chodzi o sprzęt, no kijki trekkingowe, to było bardzo przydatne, zwłaszcza przy podchodzeniu. No tak z grubsza chyba wszystko, apteczka jakaś nam skompletować. Kamilu, powiedz mi, a co cię skłoniło do tego, żebyś się odezwał do naszej fundacji i w ogóle skąd taki pomysł wziąłeś? Bo nie sądzę, żeby to była, żeby tak bardzo się do tego pandemia sama przyczyniła, jak to pewna telewizja przedstawiła twój marsz? Nie, znaczy takim głównym powodem było to, że gdzieś osoby, które tam są bliskie, istotne dla mnie, chorowały. No i wiedziałem, że taki problem stygmatyzacji jest sporym problemem. Na szczęście zdaję sobie z tego sprawę, że jest spora poprawa przez ostatnie kilkanaście lat, jeżeli chodzi o terapię, zwłaszcza, że jest duży nacisk kładziony na taką autoakceptację tego, co także miało pewnie wpływ na to, że w ogóle podjąłem ten temat. No ale wiedząc, że to jest taki problematyczny temat, ja muszę przyznać, że ja miałem obawy przed podjęciem tego tematu publicznie. Jeżeli ja jestem osobą zdrową, na szczęście obecnie, a może jak to jest ten ulubiony żart psychiatrów, po prostu źle zdiagnozowaną,
ja miałem problemy, żeby obawy, żeby podjąć ten temat, to domyślam się, że osoby chore często mają jeszcze większy problem, żeby o tym mówić. No ale stwierdziłem, że no, mogę tak mieć obawy przez kolejne 30 lat, albo jednak podjąć ten temat. No ja jestem w komfortowej sytuacji życiowej, zawodowej, więc stwierdziłem, że właściwie to nic złego mi się nie stanie, jak podejmę ten temat, a będę z siebie, tak z samego siebie będę zadowolony, że to zrobiłem. Więc no to mi osobiście, przyznaję, bardzo dużo dało i no, jak już zdecydowałem się, że dobrze, że będę o tym mówił, to no, tak jak mówię, dużo mi to dało. Wspominałeś też, bo akurat wczoraj byłeś na spotkaniu, na zebraniu naszych wolontariuszy. Wspominałeś też, że no tak trochę się nie spodziewałeś reakcji, tak, że trochę sobie to inaczej wyobrażałeś. No tak. Akcję. I jak, powiedz właśnie, jakie znaczy, miałeś wyobrażenia może? Moja pierwsza idea była taka, że i z tym się zwróciłem do fundacji, z tego, co jak pamiętam. No mówię, że no ja tutaj przejdę, no i przy okazji przejdę Główny Szlak Beskidzki. To jest też takie moje osobiste marzenie, no bo Główny Szlak Beskidzki jest trochę takim czasem nazywanym wręcz świętym graalem polskiej turystyki górskiej. Właśnie prowadzi przez główne pasma Beskidów, więc no, przejdę, to będzie duża przyjemność dla mnie, duża satysfakcja, jeżeli go przejdę i przy okazji połączę to ze zbiórką właśnie na rzecz dla osób chorych psychicznie. No, ale mówię, ja nie wiem dokładnie, jakie są potrzeby, więc zacząłem szukać fundacji, która działa w tym temacie. No i takim moim kryterium było to, żeby ta fundacja jednak była w Warszawie, że wtedy, jeżeli coś będzie trzeba załatwić, no to łatwiej to na miejscu mi będzie załatwić niż gdzieś jeździć. No i tak trafiłem do fundacji. Na fundację F. Napisałem, pamiętam, że do was maila. No i chyba tam akurat, tak jak mówisz, to był Marsz Żółtej Wstążki, więc na odpowiedź czekałem chyba 4 dni, które mi się wydawały strasznie długim czasem. Już myślałem, że nic z tego nie będzie. No, po czym, jak już się z wami spotkałem, mówicie, że w ogóle super pomysł, to było takie bardzo inspirujące dla mnie spotkanie, że super pomysł w ogóle to, że tam ta zbiórka, to oczywiście to jest istotne, ale że w ogóle, że to przejście w ramach Solidarności, że to jest nawet taki ten aspekt społeczny takiego wydarzenia jest dużo większy. No super. Fajnie, ale nadal trochę tak myślałem, a bo jeszcze by mówić, o to do mediów zgłosimy, czy ty byłbyś w porządku, żeby się gdzieś tam w mediach wypowiedzieć, no mówię, no dobra, no jakieś lokalne media będą tym zainteresowane, no bo to wtedy jest jakieś wydarzenie, ale nie spodziewałem się, że duże takie ogólnokrajowe rozgłośnie też będą zainteresowane tym tematem. Facet idzie na urlop, przejść się po górach. Właściwie nie on pierwszy, nie on ostatni. No a później dostałem trochę wiadomości od osób, które same przeszły kryzys. Czasem od znajomych, a także od specjalistów, że w ogóle bardzo doceniają tą akcję i że miała dla nich duże znaczenie, co było
co było dla mnie bardzo budujące. Niektóre te wiadomości otrzymałem przed. Na nie wszystkie, nie na wszystkie odpowiedziałem pewnie, za co przepraszam. Na pewno, znaczy mam nadzieję, że na wszystkie, że wszystkie przeczytałem, że wszystkie do mnie dotarły. No, ale było to dla mnie bardzo miłe i właśnie czasem miałem wrażenie, że to bardziej w ogóle mnie buduje ta akcja niż innych, więc nie wiem jaka jest prawda, ale było to bardzo miłe. Ja myślę, że też bardzo dużo osób pisało do nas i maile, i wiadomości właśnie na Facebooku do fundacji, więc pytali, gdzie będziesz, gdzie idziesz, z myślą też o spotkaniu z tobą, ale no w ogóle takich bardzo dużo podziękowań, tak, bo nie każdy miał, nie mógł cię odnaleźć, że tak powiem, na Facebooku czy kontakt z tobą, więc bardzo wiele osób pisało i dziękowało za tą akcję, więc myślę, że budująca była, nie, wiesz, i dla ciebie, ale też dla bardzo wielu osób. I ja też w imieniu swoim i fundacji bardzo ci dziękuję, Kamilu, jeszcze raz za to, za ten trud, ponieważ ja nie pamiętam takiej akcji w Polsce, żeby była, żeby ktoś szedł tak przez góry, czy no w ogóle w taki sposób dla osób po kryzysach. Natomiast jak już wiesz, tam kolejne pomysły, także zapaliłeś gdzieś tutaj inspirację czy chęć w ludziach, dałeś jakąś taką, na przykład tak swoją akcją do tego, żeby iść dalej. No i już był pomysł akcji marszu z Krakowa do Zakopanego. No i jest kolejny, może powiesz parę słów o tym, jaki jest kolejny plan. Taki wstępny jest pomysł. Mhm. Wstępny pomysł, żeby zorganizować taki wyjazd na żagle, także integrujący środowisko, tutaj zarówno specjalistów, jak i osób chorych, czy po kryzysach. I także Rzecznik Praw Pacjenta chyba chciałby wziąć w tym udział. Zresztą od rzecznika trochę to wychodzi, znaczy może nie od... Z biura rzecznika. Tak. Z biura rzecznika, tak, dokładnie. No ale zobaczymy jeszcze chyba do konkretów trochę. Ale ja trzymam kciuki, pomysł, żeby się udało, więc na pewno więcej będzie przez fundację będzie można znaleźć, bo tak jak rozmawiałem z osobami tam z biura, mówią, no tak, z fundacją to organizujemy oczywiście. Bardzo wiem, że jesteście doceniani za aktywne działanie, co też jest. No my też bardzo jesteśmy wdzięczni i panu rzecznikowi, ale całemu biuru Rzecznika Praw Pacjenta, Departamentowi do Spraw Zdrowia Psychicznego też bardzo za to, że no, wspiera nas bardzo tak, i przy Kongresie Zdrowia Psychicznego, i przy Marszu Żółtej Wstążki, przy Pogodnym Szlaku, no i teraz właśnie od nich też w sumie już od twoich znajomych, bo te osoby, które pomyślały o tych żaglach, to też szły z tobą przez chwilę, o ile dobrze kojarzę. Tak, tak. No to jest w ogóle gdzieś było takie pytanie, jak ja planowałem wędrówkę, czy pamiętam, że gdzieś się pojawiło i to, co dla mnie, zresztą rozmawialiśmy o tym tak może prywatnie przed startem jeszcze wędrówki, że to, co dla mnie było bardzo pomocne, że
Ja od początku, jak ruszałem, nie widziałem trochę całości tego szlaku, że to jest 500 kilometrów, mam start i metę, tylko wiedziałem, że mniej więcej tak co jedną trzecią jest, czyli na koniec każdego tygodnia mniej więcej mam jakieś czy spotkanie, czy wydarzenie. I po prostu muszę tam dojść w określonym momencie. Więc to mi też ułatwiało takie nastawienie się na to, że to nie jest 3 tygodnie wędrówki, ja będę 3 tygodnie wędrował, tylko mam przejść pierwszy tydzień na przykład. I właśnie po pierwszym tygodniu spotykałem się, byłem mówiony z osobami od Rzecznika Praw Pacjenta, bo to nie tylko osoby z biura rzecznika, także zaangażował się jeden rzecznik pracujący w terenie. To były 3 osoby, Aleksandra Wenelczyk, Anna Bejnar i Mateusz Jukowski, no, z którymi też mieliśmy takie spotkanie na żywo. W trakcie. Zresztą bardzo fajnie nam się razem wędrowało. Ja już trochę miałem wtedy, z jednej strony miałem lepszą kondycję, z drugiej strony tak razem przeszliśmy jeden pełny taki dzień, 30 kilometrów i muszę powiedzieć, że później jednak to odczułem kolejnego dnia, że to był dosyć długi odcinek, dosyć męczący. Ale kontynuując jeszcze wątek takich spotkań na szlaku, to było po pierwszym tygodniu, mniej więcej 2 dni ze sobą spędziliśmy bardzo, nie wiem, bardzo dobrej atmosferze. Też właśnie ja pamiętam, że byłem zaskoczony, jak oni przyjechali, bo oni przyjechali z takimi 3 plecaczkami, znaczy 3 duże plecaki, a oprócz tego takie plecaczki z gadżetami, z upominkami od Rzecznika Praw Pacjenta. No, oni stwierdzili, że oni to rozdadzą ludziom, tak po prostu, którzy będą szli. Jak to zobaczyłem, to tak złapałem się za głowę i mówię, nie ma szans, żebyśmy to rozdali, przecież komu by to rozdawać. No ale to są niebanalni ludzie, bez problemu to rozdali. Widać takie kompetencje w nawiązywaniu kontaktów, jakie byśmy oczekiwał pewnie od rzecznika. Super. Przy okazji łatwiej było wtedy informować w ogóle o akcji, że tu jest, tutaj jest taka akcja, Pogodny Szlak, właśnie w ramach Solidarności z osobami chorymi psychicznie. Od razu ludzie gdzieś tam, pamiętam, że ktoś udostępnił wtedy zbiórkę z fundacji, właśnie ktoś rzucał zdjęcia, ludzie bardzo tak pozytywnie reagowali na to. To po kolejnym tygodniu też było zaplanowane spotkanie w Gorcach. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu. Tam się spotkaliśmy na Maciejowej. Taka może kuchnia organizacyjna. Ja tego dnia spałem na turbaczu. W ogóle to może wtrącę jeszcze wątek, że na turbaczu odebrałem paczkę od North Face'a, między innymi z tą koszulką, którą mam na sobie. Z North Face zdecydował się trochę wesprzeć mnie sprzętowo, w ogóle dzięki fundacji oczywiście, bo to absolutnie wasz pomysł. Ja bym pewnie nawet, no ja bym o tym nie pomyślał, żeby się do niej zwrócić. North Face, nie wiem czy każdy zna tą markę, ale to jest jeden z takich światowych, amerykańskich, z tego co pamiętam, producentów
głównie odzieży turystycznej. Oni też angażują się, sponsorują dużo takich wydarzeń no, z wyczynu turystyki wysokogórskiej. Naprawdę. Bo to założyło chyba dwóch takich zapaleńców, że tak powiem, spinaczy, tak? Że tak powiem. Ja też tak słyszałem, natomiast ja po prostu znałem wcześniej tą firmę jako naprawdę jeden z takich topowych producentów, światowych producentów sprzętu turystycznego. Więc jak usłyszałem, że tak, że oni są chętni, to było takie wow, duże, znaczy no byłem pod wielkim wrażeniem, że też się zaangażowali. Bardzo dziękuję za wszystko tam, jak ustalaliśmy, bo niestety to już było w trakcie, co mi jest potrzebne, to ja pamiętam, że wysłałem ci listę mniej więcej trzech rzeczy, tak w kolejności, co potrzebuję, no więc i tak zakładałem, że dostanę jedną z tych trzech rzeczy, tak od góry idąc. Więc dostałem praktycznie wszystkie te trzy, plus jeszcze jakieś dodatkowe, o których nawet nie pomyślałem, które się przydały. Tam była puchówka, taki kaftan puchowy, bezrękawnik puchowy, dwie koszulki, taka koszulka z długim rękawem, z kapturem też mi się przydała, buty takie, pokażę od razu, buty lekkie trekkingowe, bardzo fajna sprawa. I czapeczka. Czapeczki też nie miałem, więc mi się zdecydowanie przydała. No, ale wracając do spotkań może, miałem nocleg na Turbaczu. Jakąś umówiłem się z grupą ze Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego z Nowego Targu o 10 na Maciejowej, będąc przekonanym, że tam jest godzina z tego Turbacza, więc myślę sobie, a dobra, wstanę o 8, zjem śniadanie i się przejdę. No i tylko przed samym pójściem spać spojrzałem na mapę. Mam nadzieję, że deszcz nie zakłóca, nie wiem jak i burza, nie wiem czy to nie przeszkadza. Na razie nie. Ja. Dobra, super. Tylko ja przemknę swój balkon. Bo u mnie leje też. Więc później się okazało, że tam nie jest godzina, tylko 3 godziny z Turbacza. No, na szczęście zorientowałem się o tym przed nastawieniem budzika, przed pójściem spać. Więc szybko zmieniłem plany, a no, tam musiałem pchnąć, ale się udało, spotkaliśmy się. To też... Też tam było spotkanie, które transmitowaliśmy. Znaczy ja transmitowałem ze swojego konta, myślę, że to jest do odnalezienia na koncie fundacji. Było fajnie, że powstają takie środowiskowe centra, z tego co właśnie rozmawialiśmy. Jest to takie centrum, które już działa w nowszym budynku, nie wygląda tak jak, no nie jest to jakiś obdrapany budynek, stary, tylko nowy. Ludzie, którzy tam przychodzą, właściwie mieści się to chyba w tym samym budynku, co Urząd Pracy, jeżeli dobrze pamiętam. Więc ktoś, kto tam przychodzi, nie jest... od razu tak oznakowany, że idzie po pomoc psychiatryczną, więc pewnie łatwiej ludziom się zgłosić. Też mają takie, nie wiem jak to nazwać, ale zespoły wyjazdowe. Mobilne. Coś, co jest też, wydaje mi się, że jest też super sprawą, bo wcześniej, no może z perspektywy Warszawy, my sobie czasem nie uzmysławiamy,
jakie mogą być problemy takie logistyczne, jeżeli chodzi o pomoc pacjentom. Jesteśmy w dosyć szczęśliwej sytuacji w różnych innych powiatach, gdzie ta opieka zdrowotna może nie jest aż tak dostępna w tym samym mieście. Mogą się z tym wiązać różne problemy. Więc to też tam brali udział asystenci zdrowienia w tym spotkaniu. Bardzo się cieszę, że udało się do tego doprowadzić. No i jeszcze taka ostatnia zaplanowana, takie ostatnie zaplanowane spotkanie było z, teraz boję się przekręcić nazw, ale... Więc, może ja powiem. Ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej z Krakowa, tak. I ze Stowarzyszenia Otwórzcie Drzwi, też tak. Z Krakowa. Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi wydaje między innymi czasopismo, gazetę, chyba na tak, jeżeli ja dobrze pamiętam tytuł. To jest dla nas. A, dla nas. Przepraszam. Tak, dla nas. Mhm. Tak. Mówiłem, że przekręcę. Przepraszam. Nie musisz wszystkiego pamiętać. To też oni musieli spory wysiłek włożyć, żeby się spotkać ze mną. Bardzo miło, że no dużo czasu poświęcili, bo właściwie cały dzień, chyba od 9, podejrzewam, że do 21. Najpierw musieli dojechać z Krakowa do Kupalonki, stamtąd praktycznie 2,5 godziny podejść do schroniska Przysłop pod Baranią Górą. Tam się spotkaliśmy, trochę porozmawialiśmy, też mieliśmy z takiego live'a też grupa, która działa, jak nazwa wskazuje, mocno na rzecz psychiatrii środowiskowej, opieki środowiskowej. No i wiem, że w ośrodku krakowskim też jest dużo inicjatyw, między innymi chyba taki wzorcowy hotel pana Cogito, który ma właściwie większość, prawie wszyscy pracownicy, tam są osoby po kryzysie zdrowia psychicznego, więc to też była taka bardzo, bardzo wartościowe spotkanie dla mnie. Bardzo miło. No i mówię, z takich zaplanowanych spotkań to chyba było wszystko. Było trochę takich niezaplanowanych odpowiedzi. Też bo pamiętam, że trochę osób się mnie pytało, jak to było iść, że ja szedłem samemu, jak sobie radziłem z samotnością. To może bym trochę o tym opowiedział, że z tą samotnością to u mnie trochę było słabo, aczkolwiek aczkolwiek skomentuję to też za chwilę. Takich dni, kiedy rzeczywiście szedłem sam, pewnie miałem mniejszość. No, zaczynałem w Bieszczadach z przyjaciółmi, później miałem takie dwa dni do momentu, kiedy wiedziałem, że spotkam się z ludźmi od rzecznika, z praw pacjenta. A w czasie tych dwóch dni po prostu spotykałem ludzi na szlaku, gdzieś tam rozmawialiśmy. Też z takiego spotkania wyszła trochę później zabawna akcja odnośnie z masażu stóp w połowie szlaku, bo oni powiedzieli, że oni marzyli o tych masażystach stóp w połowie szlaku,
stwierdziłem, że no dobrze, to jest dobry pomysł, a później się okazało, że w jakimś wiele nawiązań do tego było. Jak szliśmy z ludźmi od Rzecznika Praw Pacjenta, lokalna Fundacja Pasjonauci, zgłosili się do fundacji, później przez fundację do mnie, bo okazało się, że informacja, że spotkanie w Rymanowie Zdroju, które miało się odbyć, które praktycznie wszystko już było ustalone, ale z powodu pandemii zostało odwołane, informacja o odwołaniu do nich nie dotarła. Oni przyjechali do Rymanowa, no i byli zawiedzeni, że się nie udało z nami spotkać, więc stwierdzili, że no jak jesteśmy niedaleko, to oni podjadą zobaczyć się jednak z nami. I też no myślę, że dzięki temu, że właśnie rzecznik włączył się w tą akcję w taki sposób fizyczny, mieli okazję też porozmawiać, wymienić się jakimiś doświadczeniami, więc to mam nadzieję, że i dla Fundacji Pasjonauci było takie pożyteczne. I też jeżeli chodzi tutaj o, pokazuje, jak istotny był udział rzecznika w tym. Później z reguły było tak, że jeżeli nawet szedłem sam, to czy na postojach, czy na koniec dnia gdzieś spotykałem ludzi, z którymi sobie rozmawialiśmy. W połowie drogi spotkałem swoich pasażerów stóp, ja bym tak powiedział, znaczy tak mówię, bo spotkałem inną fundację Idziemy Dla, która zbiera pieniądze dla swoich pacjentów. I prowadzą to dwie dziewczyny, które same są fizjoterapeutkami, rehabilitantkami, głównie zajmują się pacjentami neurologicznymi, czy takich pacjentami neurologicznymi. Zwykle chodzą takie dosyć trudne trasy, czy trudne trasy trekkingowe na świecie, ale w tym roku ze względu na pandemię ich lot był odwołany, więc w ostatnim momencie zmieniły plany na ten główny szlak beskidzki. Razem najpierw spędziliśmy 2 dni na szlaku, praktycznie pełne 2 dni rozmawiając. Później gdzieś tam wymienialiśmy się wiadomościami, informacjami różnymi. I na koniec też ostatniego dnia znowu się spotkaliśmy. Razem kończyliśmy. Jeszcze dołączył do mnie na dalszym etapie, po spotkaniu właśnie z ekipą z Nowego Targu, mój dobry przyjaciel Maciek, z którym też było bardzo fajnie iść, dzięki. W końcowym etapie szlaku było trochę tak, że mniej więcej szliśmy w tym samym tempie z różnymi ludźmi, gdzieś tam się spotykaliśmy na postojach. Myślę, że może zaraz będzie też okazja wspomnieć o nich. W pewnym momencie znajomi, z którymi nie miałem kontaktu, ostatnio się widziałem pewnie z 7 lat temu, napisali do mnie, że Kamil, ty idziesz tym czerwonym szlakiem, mamy tutaj, przy czerwonym szlaku mamy nocleg, może wpadniesz na herbatkę, więc jakieś kolejne spotkanie z tego wyszło. Dużo spotkań, ta samotność tutaj na pewno aż tak mi doskwierała, to są polskie góry, takie mocno
cywilizowane, więc nie jest się samemu. Pewnie najbardziej by mi to dospierało w tych miejscach, gdzie jest najwięcej osób. Jak zawsze, jeżeli gdzieś jest tłum, to człowiek jest pewnie najbardziej samotny, wtedy najtrudniej nawiązać z kimś kontakt. Może zamknę balkon. Ale też to, co mówiłem, że może wrócę do tego, że jednak był taki, z reguły, jeżeli jakaś grupa wyjeżdżała i miałem w głowie, że będę szedł sam, to jednak to było trochę obciążające. Tak, więc też mimo tego, że wiedziałem na przykład, że za 3 dni się z kimś spotkam, to tak było mi spoko trochę. To może ja powiem jeszcze, że jeśli chodzi o Kraków i wspomniałeś o pensjonacie u pana Kogito, ale też Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej i też Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi, to tutaj działa pod takimi auspicjami profesora Cechnickiego z Krakowa właśnie, który bardzo prężnie jakby integruje środowisko. Jest też przewodniczącym sekcji psychiatrii środowiskowej i rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, inicjatorem Kongresu Zdrowia Psychicznego też. I tutaj bardzo, bardzo prężnie jakby mobilizuje ludzi do różnych działań. A z kolei Fundacja Pasjonauci wydaje gazetę w Krośnie, Krosnosfera. Także też im dziękujemy, bo zamieścili właśnie informację o marszu twoim, akcji, tak o pogodnym szlaku. Kamilu, to ja jeszcze tutaj spytam, w zasadzie to pani Ania pyta, która intensywnie śledziła twoją akcję, o to, czy były momenty zwątpienia podczas drogi, że miałeś wątpliwości, że nie przejdziesz tego szlaku. Tak, miałem chyba pierwszy, to jeszcze przed startem, najgorzej było przed startem i pamiętam, też rozmawialiśmy o tym, może taką kuchnię uchylę, że a może ja coś powiem jeszcze na starcie, przed ruszeniem, ja mówię, nie, ja nie chcę nic mówić, bo jak nie przejdę tego, to później będzie mi głupio, że tyle mówiłem, a ja mam nadzieję, że zaraz mi się komputer nie wyłączy. Jeżeli tak, to będziemy musieli... dobra, mam nadzieję, że się nie wyłączy. Chyba się próbuję wyłączyć. Mm-hmm. Ale to ładowarka, czy...? Nie, to oczywiście update jakiś się próbuję zainstalować i zrestartować mi komputer. To jeden to był jeszcze przed startem, się obawiałem, jak ja to wszystko zniosę. A drugi taki cięższy moment był mniej więcej około 150 kilometra. Właśnie powiązany trochę z tym, o czym mówiłem, bo to był taki moment, kiedy ludzie z właśnie od Rzecznika Praw Pacjenta, grupa od Rzecznika Praw Pacjenta wyjechała. Ja rano się obudziłem z trochę opuchniętym kolanem, miałem lekki problem, żeby zejść po schodach. Gdzieś oni wyjechali, ja trochę w związku z tym byłem taki smutniejszy, to obciążenie fizyczne weszło z bolące kolano. Myślę, jejku, to ja mam jeszcze iść z tym bolącym kolanem 350 kilometrów prawie. Nie, no chyba nie ma opcji, rozwalę sobie kolano, no ale mówię, dobra. Na szczęście mogłem sobie pozwolić tego dnia, żeby przejść trochę mniej niż poprzedniego, około 25 kilometrów z plecakiem.
W trakcie dnia, no jakieś tam miałem żółwie tempo, ale przeszedłem to. Później na koniec właśnie jeszcze spotkałem ludzi, z którymi bardzo fajnie też się rozmawiało w bacówce PTTK-u w Bartnem. Stwierdziłem, że to chyba nie jest jednak tak tragicznie, skoro byłem w stanie przejść te 25 km z plecakiem. Następnego dnia nie było gorzej, właściwie było tak samo, więc stwierdziłem, że dobra, no to idę dalej. Będę to obserwował, co się dzieje. Czasem miałem tak, że mi się nie chciało po prostu. Jeśli wiedziałem, że jeszcze mam, nie wiem, 6 godzin wędrówki tego dnia przed sobą. No i fajnie, super piękne widoki, ale ile można. Ale też trochę ten cel dodawał mi takiej motywacji, że tak myślałem, że kurde, nie komuś ten powiedział, także nie, no wiesz, musisz, nie? Weź, albo coś w stylu weź się w garść, dawaj do przodu, coś w tym stylu. No i stwierdziłem, że kurde, no to może sobie tak teraz powiem i trzeba ruszać do przodu, a nie tam. Wątpić. Nie wątpić, nie siedzieć, nie robić kolejnej przerwy. To nawet jeżeli, nie wiem, właśnie tak jak mówię, tego dnia stwierdzałem, że okej, to nie jest dzień na bicie moich rekordów, przejdę znacznie mniej niż poprzedniego dnia, ale też było to w porządku, ważne było, żeby zrobić jakiś odcinek. Ja pamiętam, że zanim zacząłeś, to miałeś takie obawy, że co będzie, jakbyś się poddał, jakbyś nie miał siły. Ale też wspominałeś, że nie przeszedłeś jeszcze tak długiego odcinka. No a jednak się udało i zrobiłeś to w krótszym tempie niż myślałeś, tak? Bo 29. Tak, znaczy, zakończyć. Jeżeli chodzi o plan, no to ja też układałem plan w trochę pod takim kątem, że będziemy mieli po drodze spotkania, więc to jest jedna rzecz, czyli zakładałem, że gdzieś zrobię sobie przerwę trochę przed spotkaniem i spotkania mi zajmą czas. Takie, które planowaliśmy, takie dni zdrowia psychicznego. No niestety trochę przez zarówno brak środków, ograniczony czas i także koronawirusa, pandemii, nie dało się tego zorganizować. Druga rzecz, której ja się obawiałem i zawsze, jeżeli się idzie w górę, trzeba mieć to na uwadze, to pogoda. I ja miałem olbrzymie szczęście do pogody. Nie miałem praktycznie ani jednego takiego dnia burzowego. Trochę tam popadało, ale nic, co by uniemożliwiało wędrówkę. Nie było tak, że padało przez tydzień, co też byłoby, czy nawet przez 3-4 dni, jeżeli by padało ciągle, byłoby to z dużym utrudnieniem i prawdopodobnie wtedy musiałbym sobie zrobić dzień przerwy. Ponieważ tak nie było, no to mogłem skończyć wcześniej. Na początku stwierdziłem, że skończę pewnie dzień wcześniej, a później sobie uświadomiłem, że mogę skończyć 2 dni wcześniej i wtedy skończę swoje urodziny. Właśnie z Maćkiem zrobiliśmy takie 2 dni w jeden dzień wtedy. Więc wiedziałem, że jeżeli później już będę kontynuował tak zgodnie z planem, to dojdę w swoje urodziny, więc zrobię sobie taki prezent. I udało się. Udało się, no tak. Tam na koniec był jeszcze lekki dramat, bo wylądowaliśmy o 21 w Ustroniu. Ten nocleg, który mieliśmy zarezerwowany, właściciel odwołał, no ale zdarza się, no trudno.
ale udało się jakoś znaleźć. Udało się, no ale taki stres powiązany z szukaniem, z odwołaniem tego nerwy były wtedy. Teraz się to fajnie wspomina jako przygodę. No tak. A powiedz mi, czy jak to było właśnie w pensjonatach, czy w schroniskach, gdzie się zatrzymywałeś, czy ludzie wiedzieli o tej akcji, jak reagowali, czy tak ludzie na szlaku w ogóle, nie wiem, podchodzili do ciebie, czy ktoś widział w internecie akcję, czy słyszał? Raczej ja musiałem podchodzić do ludzi, znaczy z reguły to mówię, albo było na jakichś postojach, jeżeli zaczynaliśmy rozmowę, to tam za chwilę mówiłem, że to jest taka akcja. W niektórych schroniskach było tak, że wisiały plakaty o akcji, no to wiem, że tutaj duża wasza zasługa, bo obsłoniliście te schroniska. To tutaj dziękujemy Karolinie, bo nas wiem, że oglądała jeszcze przed chwilą. Jeżeli nas słyszy nadal, to bardzo dziękuję Karolino za pomoc i odzwanianie schronisk. Tak, a najbardziej pozytywna reakcja była w, zresztą powiedziałbym, że chyba moim ulubionym schronisku na trasie schronisko Rysianka albo na hali Rysianka. Ja akurat tam nie spałem, tylko tam przechodziłem. Więc stwierdziłem, że to akurat dobre miejsce na obiad, tam dosyć dobre jedzenie jest. Zamówiłem sobie jedzenie, zjadłem, no i później zobaczyłem ten plakat, no i mówię, no to w ogóle bardzo dziękuję za powieszenie tego plakatu, a czy mogę prosić o podpis na koszulce. Właściwie to jedyne schronisko, gdzie poprosiłem o ten podpis. No i osoba, która prowadzi to schronisko, mówi, tak, to pan, o to co pan chce do jedzenia, może coś, co do picia, ciasto, jak tu panu można pomóc? Więc to było bardzo miłe, no ale w kilku miejscach było tak, że właściciele zamiast pobierać opłatę za nocleg, właściwie przekazywali tą kwotę na zbiórkę. Więc tutaj było tak w schronisku, zaraz jak się nazywa, w Komańczy, willa PTTK. Później na pewno w Siwiejce, w Robkach, bardzo fajne miejsce, tam jest taka chatka GSB. Jeżeli ktoś, zresztą Robki są bardzo fajną miejscowością, taką niedużą, w Beskidzie Niskim. Tak było na pewno w schronisku Markowe Szczawiny pod Babią Górą. To agroturystyka za lasem chyba, agroturystyka, tak? Za lasem, tak, to jeszcze. To chyba wszystko. Właśnie willa leśna PTTK w Komańczy, tak sobie zerkam na zrzutkę i patrzę na zbiórkę. Tak, agroturystyka za lasem, też to w Lubatowej jest, to jest kawałeczek za Iwoniczem, a też bardzo fajne miejsce z... Ja też nie wszędzie o tym rozmawiałem, jeżeli trochę zależało to, na ile to mi się też to miejsce podobało, tak żeby ja się później czuł komfortowo, mówiąc o czymś takim, czasami nie było takich możliwości, żeby coś takiego zrobić. No ale z tymi osobami, z którymi gdzieś tam rozmawiałem, to myślę, że taki odbiór akcji był bardzo, bardzo pozytywny. Bardzo dziękujemy również w imieniu fundacji za to, za te wpłaty tym schroniskom, miejscom noclegowym i wszystkim Państwu, kto tutaj wspomógł, ale w ogóle obserwował akcję za udział w Osztaki, nawet przed komputerem, bo tu pięknie Pani Ania pisze, że dziękuję za ten pogodny szlak. Dla mnie to też była przygoda.
chociaż tylko przed komputerem. Ale wiem, że dużo osób śledziło akcję i intensywnie, więc to było to niesamowite, co zrobiłeś, Kamilu, że tak dałeś przyjemność. Ja może, jak mówimy o tej zbiórce, ja wtrącę, bo to już tak wspominaliśmy kilka razy, że ja miałem tą jedną koszulkę, więc koszulka wygląda tak, jest to taka koszulka trekkingowa, bardzo, bardzo fajna koszulka trekkingowa z wełny merino. Ja ją wziąłem właśnie specjalnie, żeby zebrać podpisy osób, które gdzieś tam spotkam na szlaku fundacji, które się gdzieś, czy różnych miejsc, które się włączą, i też wszystkim mówiłem, że ja ją później przekażę fundacji, więc tak może symbolicznie teraz internetowo przekazuję i no to, co zrobicie z tym, to zostawiam do waszej decyzji, jaki będzie plan. Myślę, że fajna pamiątka po wydarzeniu. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które się podpisały. Przepraszam, w jednym momencie zapomniałem poprosić Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego z Nowego Targu. Kompletnie o tym zapomniałem, że ją mam. Nie ma ich podpisów na koszulce. Jest mi wstyd za to. No ale cóż. Myślę, że zrozumieją i wybaczą, więc spokojnie. Ja też bardzo dziękuję w imieniu fundacji wszystkim, którzy się podpisali na tej koszulce. Pomyślimy, co z nią zrobić, bo pamiętam, że jeden z twoich pomysłów była aukcja tej koszulki na rzecz fundacji. No ale to pomyślimy, z edukatorami porozmawiamy, może właśnie zostawimy na pamiątkę, żeby gdzieś w biurze fundacji sobie wisiała i nam przypominała o tym, co zrobiłeś. Mam nadzieję, że będziesz nam odwiedzał, więc może tobie też będzie przypominało o twoim wyczynie. A teraz chciałem cię spytać jeszcze, no bo mówimy tutaj o tej zbiórce. Wybrałeś taki cel jak warsztaty nasze antydyskryminacyjne, tak, antyautostygmatyzacyjne. I chciałem cię spytać, ponieważ przed tym, jak poszedłeś w góry i na pogodny szlak, miałeś spotkanie z edukatorami, bo chciałeś wiedzieć jak najwięcej, jak mówić, o czym mówić, jak na trasie, tak na szlaku. Potem brałeś udział też w warsztatach naszych. Jakie masz wrażenie tak po tych spotkaniach? Jak odebrałeś te warsztaty? Czy one coś zmieniły, czy nic nie zmieniły, wiesz, w twojej perspektywie, tak? Znaczy, pamiętam, że miałem kilka takich wniosków. Nie wiem, czy teraz sobie je wszystkie przypomnę, ale jeżeli chodzi o warsztaty, jeden z tych wniosków dotyczył tego, że czasem, jeżeli dobrze, myślę, że słuchacze tutaj, czy widzowie zdają sobie sprawę, jak wygląda opieka psychiatryczna, zwłaszcza w szpitalach zamkniętych, że czasem to wymaga, czy jest dozwolone takie pasowanie, więc wprost. I to coś, co mnie zaskoczyło, że czasem ten pacjent w takim psychozie nie jest informowany właściwie, co się z nim będzie działo, i no właśnie co będzie dalej. Więc no tutaj jednym z takich, powiedzmy, powiedziałbym, że fajnie by było, jakbyśmy, czy lekarze, czy personel nie dawał sobie, może to trochę za mocno, ale nie dawał sobie takiego prawa, żeby stwierdzać, czy ktoś jest świadomy, czy nie. Tak jak jeżeli ktoś ma
wylew czy udar. Nie wiemy zwykle, co świadomość tej osoby odbiera. Tak nawet w psychozie też tego nie wiemy, a później się okazuje, że z reguły ci pacjenci pamiętają wiele z tego, więc no wiadomo, że w takiej sytuacji, kiedy ten przymus bezpośredni jest potrzebny, no musi on być zastosowany jakąś tam zdecydowanie i tak dalej, no nie ma sensu niektórych rzeczy przedłużać, natomiast warto pamiętać, że tam też jest, że robimy to człowiekowi, tak, i co byśmy czuli, jeżeli to by nas dotyczyło, to byśmy przynajmniej chcieli wiedzieć, co się za chwilę będzie działo i tak dalej. I w takiej znacznie prostszej sytuacji, ja pracowałem przy rezonansie magnetycznym, jeżeli człowiek wjeżdża do takiej tuby i technik mu nie powie, że za chwilę coś się będzie działo, jeżeli to jest kompletnie zdrowy człowiek, będzie bardzo zestresowany tym faktem, więc jest ten kontakt z pacjentem z reguły. Jeżeli nie ma, to jest źle. Tak samo tutaj uważam bardzo, że ten kontakt powinien być. Kolejnym takim wnioskiem dla mnie, co było powtarzane przez wielu specjalistów, brało udział w tym szkoleniu, też rzecznicy, że warto zwrócić uwagę na rodzinę tego pacjenta, zwłaszcza jeżeli ta rodzina funkcjonuje w miarę dobrze, no to często dla nich to też jest szok, duże przeżycie, jeżeli oni muszą się udać z kimś bliskim do szpitala, więc warto gdzieś tam nie zapominać o tym, tej rodzinie, to jeżeli dla rodziny to też będzie bardziej akceptowalne, cała terapia i tak dalej, to będą wiedzieli mniej więcej, co się dzieje, czego się spodziewać i tak dalej, to później myślę łatwiej będzie wrócić w podobne miejsce, coś poprawić. Terapia, droga do zdrowienia będzie prostsza. To chyba. No, to było takie, no, te warsztaty, na których byłeś, były właśnie fajne, bo tak jak wspomniałeś, było tam kilku rzeczników szpitali psychiatrycznych i oni właśnie byli bardzo ciekawi, co nasi edukatorzy mają do powiedzenia. I to, no tak, ja to tak odbieram, że byli bardzo, no tacy otwarci, chętni, łaknęli wiedzy, tak, co mogą, w jaki sposób mogą pomóc swoim pacjentom, z którymi na co dzień się widują. I też w ogóle z biura rzecznika i dyrektor Departamentu do Spraw Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Pacjenta, pan Grzegorz Saj, sam był rzecznikiem jednego ze szpitali psychiatrycznych i też no widzę tutaj, że bardzo wiele jest w ludziach, tak, że odpowiedni ludzie na odpowiednich stanowiskach, to jest bardzo ważne, że to ma jakąś taką moc sprawczą, że potem no, jest osobom z doświadczeniem kryzysów psychicznych łatwiej, że tak powiem, przechodzić ten kryzys, jeżeli mają w otoczeniu tak otwarte osoby. I to jest bardzo cenne. Tak, w ogóle trochę rozmawialiśmy też w trakcie szlaku właśnie z asystentami zdrowienia. No i jeżeli chodzi o rzecznika, myślę, że też jest tak, że często pacjenci, bo było o tym mowa, z tego co pamiętam, są skłonni więcej powiedzieć właśnie niekoniecznie specjalistom, tylko znaczy specjalistom w sensie lekarzom, tylko o niektórych rzeczach prędzej powiedzą rzecznikowi czy asystentowi zdrowienia niż lekarzowi. No dokładnie, że właśnie łatwiej jest powiedzieć nie profesjonaliście przez edukację, że tak powiem, tylko przez wiedzę, tak jak
przez doświadczenie oczywiście, tak jak asystent zdrowienia, czy no, albo takiej osobie trochę z boku, jak rzecznik praw szpitala psychiatrycznego. Kamilu, no bardzo Ci dziękuję. Nie mamy więcej pytań, więc bardzo dziękuję Państwu, którzy nas oglądają. Jeszcze przez chwilę można dorzucić się do zbiórki, którą zainicjował Kamil. Zapraszam na pomagam.pl/. I bardzo dziękuję i Państwu, że śledziliście z uwagą trasę Kamila, 500 kilometrów. I Tobie, Kamilu, za to, że to zrobiłeś, tak, że jakby zmieniłeś, że tak powiem, stereotypy pomagałeś zmieniać dotyczące osób chorujących z doświadczeniem kryzysów psychicznych, bo to jest bardzo ważne i wciąż bardzo dotkliwe, tak jak mamy doświadczenia na przykład z mniejszych miejscowości, że tam te stereotypy niestety są cały czas mocno zakorzenione, ale robimy wszystko, żeby je zmieniać i też działać na rzecz psychiatrii środowiskowej. Niedługo będziemy też udostępniać Państwu webinary, ponieważ będzie Warszawskie Forum Psychiatrii Środowiskowej. W tym roku właśnie odbędzie się online, więc zapraszam już w październiku. Mam nadzieję, że akcja w październiku będzie też pod żaglami i mam nadzieję, że Kamil też będzie płynął w tej akcji. Takiej kontynuacji i marszu żółtej wstążki Pogodność i Pogodnego Szlaku. No i mamy nadzieję, że zobaczymy się z Państwem też w przyszłym roku na Kongresie Zdrowia Psychicznego. Będzie to chyba trudny kongres tym razem, ale wierzę, że się uda i że będzie wszystko dobrze. Bardzo Ci dziękuję, Kamilu, i Państwu również. Ja też dziękuję za w ogóle olbrzymie wsparcie i mnóstwo idei, o których, tak jak mówiłem, ja gdzieś bym nie pomyślał, że można, albo nawet, że się da, że się uda coś takiego zrealizować, więc szacunek za Wasz wkład. Bez Ciebie by to się, wiesz, nie odbyła taka akcja, także to Twój pomysł, Kamilu, i bardzo Ci dziękuję za niego. Ale też powiem, że jest taki pomysł od jednej z naszych wolontariuszek z Niemiec, żeby w przyszłym roku iść brzegiem morza, że ona z koleżanką z Niemką by to zrobiła. Też mówi, że nie ma takich rzeczy jak marsz żółtej wstążki czy Pogodny Szlak, że tego typu akcji w Niemczech nie ma i jest pełna zapału i uroku. Mam nadzieję, że pod urokiem tych akcji i mam nadzieję, że to też wypali w przyszłym roku. No, ale super, ja mam nadzieję, że się uda, że będzie jakaś kontynuacja w jakiejkolwiek formie i trzymam za to kciuki mocno. No, też w to wierzę. Dziękuję bardzo raz jeszcze, Kamilu, i Państwu. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.